Udzielam głosu teraz Andrzejowi Kijowskiemu. Cokolwiek pisarze Polski Ludowej mogą powiedzieć o swych sukcesach w minionych 3,5 dekadach, dotychczasowym odbiorcą ich twórczości było państwo. Począwszy od 1945 roku, tych transakcji wydawniczych czytelnika, państwo kupowało na pniu dzieło pisarza. Państwo za pośrednictwem swych domów wydawniczych, bo spółdzielczy ustrój czytelnika od początku był fikcją, podejmowało się druku, rozsprzedaży i propagandy owego dzieła. Państwo za pośrednictwem swych pism, instytutów naukowych, swych okulników do szkół i bibliotek utrwalało je w obiegu, w kulturze masowej i w historii literatury. Osobną rolę odgrywały encyklopedie, słowniki i antologie. Państwo wreszcie przy pomocy nagród, orderów i innych zaszczytów wyznaczało twórcy owego dzieła, pisarzowi, miejsce w życiu społecznym, decydując o tym, czy ma być wielki, czy znakomity, czy tylko wybitny, lub o tym, że ma go nie być wcale. W pierwszych latach istnienia PRL to zainteresowanie państwa pisarzem i jego dziełem było bardzo duże, ponieważ na literaturze oparta była cała propaganda. Ach, te listy od dziatwy szkolnej i prawdziwych robotników. Cokolwiek więc o tym wszystkim powiedzieć, pisarze tworzyli dla państwa, to jest dla jego urzędników i redaktorów. To ich oczy i uszy nosili w sobie niby wewnętrzne ekrany i mikrofony. Kto lizus z natury pisał, aby ich zadowolić? Kto ma w sobie ducha przekory i ryzyka, pisał przeciw nim, aby ich przezwyciężyć i zgwałcić. Tak jest zawsze. Zawsze pisarze dzielą się na tych, co piszą pod czytelnika i tych, co go kokietują, pisząc przeciw niemu. To normalne literackie gry. W Polsce Ludowej odbywały się one w zamkniętym obwodzie. Pisarz państwo z czytelnikiem jako biernym świadkiem, konsumującym wszystko, co mu dawano. Kryzys gospodarczy cały ten system unieruchomił, lecz go nie zlikwidował. System ten stworzył odruchy i uwarunkowania, od których uwolnić się trudno. Państwo nie wyrzeknie się swojej roli wyłącznego czy uprzywilejowanego mecenasa kultury, póty, póki jest wyłącznym producentem i dystrybutorem środków produkcji dóbr kulturalnych. Pisarze też nie mają powodu śpieszyć się do rynkowego handlu książką, który oczywiście zagrozi ich egzystencji. Środowisko literackie pragnie uzyskać kontrolę nad rozdziałem dotacji państwowych, ale nie zamierza się ich wyrzekać. Postępujący kryzys stwarza bowiem życiowe zagrożenia, które nakazują skupiać się wokół istniejących środków, a nie szukać nowych. Więc wszystko byłoby po staremu, gdyby nie to, że już nie może być po staremu, bo w grę weszły 3 nowe czynniki ściśle z sobą związane. Czynnik techniczny, czynnik społeczno-polityczny i czynnik demograficzny. Czynnik techniczny to mała poligrafia. Kto raz przekonał się, że książkę może sobie sam wydrukować w domu i we własnej walizce roznieść czytelnikom, ten już nigdy nie stanie w kolejce do wielkiej poligrafii i wielkiej cyrkulacji, zwłaszcza gdy ta kolejka będzie długa. Trudno dziś uwierzyć w to, że jeszcze 2 lata temu obowiązywały zapisy cenzorskie na brak żywności w sklepach, leków w aptekach czy na zatrucie środowiska naturalnego. Na koniec państwo, poszukując wszelkich sposobów integracji i równowagi, przyjęło wielość światopoglądów jako zasadę życia społecznego i pojęcie chronionej, uprzywilejowanej
ideologii oficjalnej właściwie zniknęło. Dziś literatura nie stoi więc wobec problemu, jak poszerzyć zakres swych swobód, lecz jak tę wolność, którą dziś ma, zrealizować i jak jej użyć. Jak zrealizować, to problem organizacyjno-techniczny. Jak jej użyć, to problem twórczy, wobec którego staje każdy pisarz z osobna. Cały powojenny porządek polityczny w Europie został ufundowany na strachu przed nową wojną. Przebieg polskiego kryzysu i sposób, w jaki reagują na nie wszystkie zainteresowane strony, świadczą, że doszły do głosu motywy od owego strachu silniejsze. Te motywy ujawniły się właśnie w Polsce. A jest to reakcja społeczeństwa na pogwałcone prawa socjologiczne. Reakcja gospodarki na pogwałcone prawa ekonomiczne. Reakcja przyrody na pogwałcone prawa naturalne. Ludzie, ziemia i maszyny razem stanęły dęba i żaden bat, nawet największy, już na to nie pomoże. Materia żywa i materia martwa. Materia żywa i materia martwa są jednako zmęczone nadmierną ich eksploatacją w świecie sztucznie wyizolowanym, rządzonym fałszywą filozofią, fałszywą retoryką i fałszywą ekonomią. Polska nie jest chorym człowiekiem Europy, lecz jej czułym miejscem, w którym pojawiły się naraz wszystkie symptomy chorób kryjących się od dawna w jej organizmie pogwałconym przez arbitralne układy. Z tego charakteru polskiego kryzysu muszą sobie zdać sprawę mocarstwa, które układy owe zawarły i gwarantują, oraz sami Polacy, którzy muszą wiedzieć, że cierpiąc dziś głód ekonomiczny i ponosząc olbrzymie ryzyko, działają na rzecz nowego porządku europejskiego, chociaż sami nie zamierzają go zmieniać. Pracują na rzecz nowych stosunków międzynarodowych, chociaż nie w ich mocy leży ich reforma. Oto jest perspektywa, ku której należy oderwać wzrok Polaków utkwiony w ekonomicznej codzienności i umysły ich uwikłane w werbalne i legislacyjne utarczki. Polacy pracują dziś na rzecz przekształcenia stosunków wewnętrznych i międzynarodowych na nowe, nieznane jeszcze, a nie na rzecz przywrócenia stosunków dawnych. I to muszą również pojąć, aby nie przyoblekać na siebie anachronicznych kostiumów historycznych, nie powoływać się na anachroniczne idee, nie wywoływać na scenę narodową historycznych widm i nie upajać się historyczną retoryką. Literatura nie spełniła w miesiącach kryzysu swej roli ideotwórczej. Pozostawiła społeczeństwo w ideowym pustkowiu i jest odpowiedzialna za chaos, jaki w głowach panuje. Trzeba to głośno powiedzieć dziś, przed szkodą, a nie po szkodzie, jak literatura emigracyjna po listopadowym powstaniu, która wówczas, patrząc za siebie, dostrzegła to, co prowadziło do katastrofy. Obok przemocy z zewnątrz jeszcze mąd w głowach i wieprzowatość życia powszedniego. I to też trzeba powiedzieć.
Polacy przodują dziś w świecie nie tylko w zakresie zadłużenia swego państwa i zatrucia swego środowiska, lecz także w spożyciu alkoholu, ilości rozbitych rodzin i dzieci zamordowanych przed urodzeniem. Stan dzisiejszy polskich obyczajów i polskiego myślenia przypomina czasy saskie. Literatura musi zdobyć się na okrucieństwo takie, do jakiego zdolni byli pisarze, którzy wówczas postawili narodowi zwierciadło przed oczy i zdołali go tym wizerunkiem przerazić. Niezależnie od systemowych obciążeń, każdy jest odpowiedzialny za stan własnej głowy i własnej rodziny, za swój dom i za swój warsztat pracy. Wartością, jaka zajmuje naczelne miejsce w społecznym etosie polskiej literatury, jest odwaga. Przez 36 lat odwagą było mówić prawdę władzy chronionej przez kagańcowe ustawy i rozbudowany system represyjny. W październiku 1956 roku pewien krytyk rzucił hasło: odwaga staniała, rozum zdrożał. Czyżby poza uchwałą, poza odwagą krąbrnego dworaka żadna inna literaturze nie przystoi i żaden inny nakaz moralny na nią nie czeka poza przeciwstawianiem się władzy? Otóż czeka. Mówić prawdę społeczeństwu o jego stanie umysłowym i moralnym, bo w plagach, któremu dziś ulega, kryje się groźba bodaj większa niż w wewnętrznych zamachach i zewnętrznych inwazjach i większa niż w niedostatkach, jakie niesie sobą kryzys gospodarczy. Wolność jest pożywna, ale trudno strawna. Trzeba bardzo zdrowych żołądków, by ją znieść, pisał Jan Jakub Rousseau w uwagach o rządzie polskim. Śmieję się z tych upodlonych narodów, które podburzone przez spiskowców ośmielają się mówić o wolności, nie mając o niej pojęcia i pełne wszystkich wad niewolników wyobrażają sobie, że wystarczy buntować się, aby być wolnym. Płacimy dziś koszta wieloletniego wyjałowienia gleby ludzkiej i koszta pedagogiki społecznej polegającej na oduczaniu form i odruchów politycznych. Płacimy koszta wieloletniej degradacji pracy i pieniądza oraz nadmiernej eksploatacji wszystkich duchowych i materialnych zasobów. Ani syndrom artystowski, ani syndrom insurekcyjny, lecz model reformatorski, model literatury zygmuntowskiej i stanisławowskiej czeka dziś na spełnienie w literaturze współczesnej, która powinna znaleźć w sobie siłę Modrzewskiego i Skargi i Konarskiego, Reja i Kitowicza, aby poddać krytyce nie tylko sposób rządzenia Polakami, lecz sposób życia i myślenia Polaków. Proszę Państwa, te słowa nie są ceremonialną formułą. Obecny kongres, w przeciwieństwie do szeregu poprzednich podobnych imprez, nie jest rytuałem ani fasadą. Nie służy rozegraniu żadnej politycznej gry. Niczego nie